Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jest 24 luty 2022 i proszę Państwa, no dzieje się bardzo wiele, dzieje się. Nasze oczy oczywiście zwrócone są dzisiaj przede wszystkim na Ukrainę, ale również na Stany Zjednoczone i na Wall Street i na giełdę. Zaraz będziemy obserwować, co się dzieje na froncie i co się dzieje, proszę Państwa, poza frontem. A więc, proszę Państwa, ja obserwuję tutaj cały czas na żywo RT Deutsch, to jest rosyjska stacja internetowa, i patrzę, co tam się dzieje. I rzeczywiście są walki, rzeczywiście Rosjanie i Ukraińcy, proszę Państwa, walczą, ale tak jak ten cały kryzys wywołany, proszę Państwa, pandemią był sztuczny, tak i ta wojna, proszę Państwa, też jest troszkę sztucznie wywołana, a cele tych operacji są bardzo proste. Wystarczy spojrzeć na giełdę i zobaczymy, co się dzieje. Ano widzimy, że ropa, proszę Państwa, dzisiaj poszła znowu prawie 6,5% do góry, przebiło 100 dolarów, 103 dolary za baryłkę. Proszę Państwa, niebawem będzie ropa droższa od taniej whisky. Ropa, która, no trzeba tu powiedzieć jasno, jest jak gdyby energią darmową. Przypomnę tu tylko taką historię, kiedy w Rosji odkryto ogromne złoża ropy naftowej i gazu na Syberii. Stalin, proszę Państwa, wtedy zebrał najlepszych naukowców rosyjskich i zapytał się, czy warto ciągnąć jakieś rury, czy dużo jest tego gazu tam i dużo ropy. I ta komisja wtedy, proszę Państwa, komisja złożona z prawdziwych fachowców, powiedziała Stalinowi: słuchaj, tej ropy i tego gazu nie da się wypompować. Tam jest tego na następnych tysiące lat. Dlaczego? Ponieważ ta ropa tam nie powstała z dinozaurów czy z drzew, tylko powstaje przez przekształcanie się gazu, który ciśnie wewnątrz ziemi, tego metanu, ciśnie to do góry i on przekształca się w ropę. I tam są właśnie takie te, proszę Państwa, strefy tej ziemi. Tak to wszystko tam jest poukładane, że ta ropa tam ciągle jest i gaz produkowana. Tam nie ma jezior czy mórz jakichś podziemnych, które się da wypompować i one się zawalą. Absolutnie to jest, proszę Państwa, energia niemalże darmowa. Ten olej i ten gaz są nie do wyczerpania z takich niezależnych źródeł. Twierdzi się, że w zasadzie tego to jest potencjał na następnych tysiące lat. Nawet jak spadnie jakiś meteoryt, to on jeszcze gazuje, więc tego gazu jest tyle, że absolutnie nie da się tego wypompować. Dlatego Stalin od razu zaczął budowę tych różnych rurociągów. Dlatego też absolutnie jest niezrozumiałe, jak teraz zobaczymy, co się dzieje na giełdzie, proszę Państwa, 100 dolarów przekroczyła cena tego złota, czarnego złota. I o co tu chodzi? O to chodzi, żeby nas zubożyć, żebyśmy nie mieli, proszę Państwa, nic w portmonetkach. Niebawem jeżdżenie tymi samochodami będzie wręcz niemożliwe. Takie ceny. Dlatego to wszystko układa się pięknie w jednym celu, żeby zamontować nam samochody jakieś elektryczne, którymi w ogóle się już nie da zimą jeździć, które wybuchają, które doprowadzą nas do tego, że nie będziemy się mogli nigdzie przemieszczać. To jest ten cel, proszę Państwa, żebyśmy byli uziemieni w jakimś jednym miejscu i nie mogli się nigdzie poruszać. Proszę Państwa, dzisiaj na giełdzie po tych sztucznych zamieszkach tam na Ukrainie i Rosji 103 dolary, proszę Państwa. Tak to wygląda. Również, proszę Państwa, złoto
przebiło taką granicę $1920 i wyskoczyło, no już poważnie, poważna cena, ale fachowcy twierdzą, że to dopiero początek, bo to chyba jest dopiero początek, proszę Państwa, aby doprowadzić nas do totalnej ruiny, to jeszcze musi się wiele, wiele zdarzyć, jeszcze musi ten sztuczny kryzys potrwać, jeszcze musi ten, proszę Państwa, winowajca Putin, którego się obwini za wszystko, jeszcze musi trochę powojować, a potem będziemy widzieć kryzys, jakiego nie widzieliśmy już dawno na tym globie, proszę Państwa. No tutaj widzimy informację z ostatniej chwili, że rosyjski rząd mówi, że będzie tak działał, żeby nie było jakichś strat w cywilistach. No zobaczymy, jak się to wszystko dalej rozwinie. Tutaj Zachód też, proszę Państwa, powiedział, że nie będzie ingerował na razie swoimi wojskami, także tam uzbroił tylko tych Ukraińców. To jest, proszę Państwa, no, typowa zagrywka, w której celem jest rozwalenie całej Ukrainy po to, aby potem ją w jakimś sensie przejąć. Tutaj na nią chrapkę mają zarówno Rosjanie, jak i Zachód. Cierpi na tym oczywiście sama Ukraina. No i kto wie, czy Polska też nie ucierpi. Jakby nie było, jest w sojuszu z Ukrainą i te granice są bardzo, bardzo blisko. Już tutaj w Niemczech ruszyła akcja przygotowawcza na to, aby przyjąć tysiące uciekinierów z Ukrainy. Także no wszystko, proszę Państwa, idzie zgodnie z planem, a więc będzie tutaj w Europie kocioł, jakiego już dawno nie było, będzie próba destabilizacji Europy po to, aby wyłączyć ją z gry pomiędzy Rosją, Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj ta Europa ma zniknąć z tego pola walki jako wielkie imperium. Przy takich poważnych ruchach zawsze, proszę Państwa, chodzi o to, aby jakiegoś gracza wyłączyć. Tutaj te plany dla Europy są straszliwe. Tu ma powstać zielony park narodowy. Cały przemysł ma się przenieść do Chin i do Indii, tam już wszystko jest przygotowane, a wszystko ma być sterowane przez, proszę Państwa, koncerny digitalne ze Stanów Zjednoczonych, pod oczywiście kontrolą banków Rothschilda, także cała ta operacja przebiega zgodnie z planem, nie ma żadnych tutaj, proszę Państwa, niespodzianek, to wszystko się będzie rozkręcać coraz dalej, ale my jesteśmy przygotowani, wiemy, o co chodzi, proszę Państwa, patrzymy na to spokojnie i robimy przygotowania, wyciągamy pieniążki powoli z banku, bo może niedługo ich już tam nie być. Proszę Państwa, kupujemy trochę żywności, kupujemy trochę jakiegoś suchego prowiantu i napojów i patrzymy, co się dzieje, bo te widoki no, nie są najlepsze, ale proszę Państwa, jak będziemy dobrze przygotowani, to nic się nam złego nie stanie. Tutaj pan Putin tu mówi, że będą tutaj działania militarne, których celem jest obrona tych dwóch republik, które on uznał za niezależne. No zresztą Zachód również uznawał wcześniej za niezależne, proszę Państwa, Macedonię, jak rozbijano, jak zaatakowano Jugosławię, wtedy Zachód uznał za niezależne wiele republik, Bośnię, Hercegowinę, Kosowo, Albanów. Także te numery znamy, proszę Państwa, w zależności, który gracz chce przejąć dane tereny, tam, proszę Państwa, uznaje je za niezależne i wspomaga je. Również, proszę Państwa, wojna. Tutaj Zachód prowadził kilka wojen, czy to z Irakiem, z Syrią, czy z Libią. Oczywiście nie nazywał ich wojną, tylko walkę z
terroryzmem, proszę Państwa, całe te dwie wieże w Stanach Zjednoczonych zawaliły się po to, aby potem prowadzić działania militarne, wojenne pod hasłem walki z terroryzmem. Teraz Putin również tutaj działa troszkę podobnie w celu ochrony dwóch republik. Chce tam troszkę odgonić tych złoczyńców na Ukrainie i trochę ma racji, no bo ta Ukraina uzbroiła się niesamowicie, została uzbrojona przez Zachód. Te wojska ukraińskie podeszły pod te dwie samozwańcze republiki. Także trochę w tym racji również Putin ma, ale wydaje się, że to jest akcja zaplanowana, tak powiedziałem. Celem tych akcji jest ograbienie, wyssanie z nas pieniędzy, zrobienie z nas niewolników i biedaków. Także, proszę Państwa, życzę przyjemnego dnia i na razie.